Przed momentem mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w doniosłej uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej ofiary największej tragedii narodowej po 1945 roku, w której zginęli przedstawiciele polskiej elity wraz z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką, udający się do Katynia, aby tam oddać hołd oficerom Wojska Polskiego, ofiarom sowieckiego ludobójstwa. Wyrażamy zadowolenie, że w Krośnie po raz drugi udało się zorganizować taką uroczystość. Pierwszą tablicę smoleńską odsłonięto przy starostwie powiatowym w Krośnie rok temu. Ponadto po tragedii smoleńskiej upamiętniono w Krośnie tablicą prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Wszystkim Państwu, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tej dzisiejszej uroczystości, serdecznie dziękujemy. A teraz zapraszam Państwa na drugą część naszego spotkania. Proszę członka Klubu Gazety Polskiej w Krośnie, pana Piotra Babineca, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, o prowadzenie i przedstawienie naszych wyjątkowych i szczególnych gości. Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy za tak liczne, tak wyjątkowo liczne przybycie. Dziękujemy bardzo ojcu Gwardionowi, ojcu Krzysztofowi Turkowi za współorganizowanie dzisiejszej uroczystości. I tak samo dziękujemy również Klubowi Gazety Polskiej z panem Edwardem Wołczańskim, szefem klubu, i panem Arturem Stodolakiem, panem dyrektorem, za zorganizowanie dzisiejszej uroczystości. Bardzo serdecznie witamy dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Archidiecezji Przemyskiej, księdza doktora Waldemara Janigę. Równocześnie bardzo dziękujemy za tak mądre, tak ważne słowa, które dzisiaj do nas skierował. Bóg zapłać. Bardzo serdecznie witamy dzisiaj również panią prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010, małżonkę świętej pamięci profesora Janusza Kurtyki, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, panią doktor Zuzannę Kurtykę. Witamy również panią senator Rzeczypospolitej Polskiej, małżonkę świętej pamięci pana marszałka, senatora Stanisława Zająca, panią Alicję Zając. Szanowni Państwo, jest nam bardzo miło, że dotarł do nas dzisiaj pan minister, człowiek, który kilkadziesiąt lat już spędził w służbie niepodległej Polski, ale który teraz, w ostatnich latach, podjął chyba najtrudniejsze wyzwanie, ale konsekwentnie, zdecydowanie i odważnie je prowadzi. Witamy pana ministra Antoniego Macierewicza. Witamy również naszego posła, wcześniej senatora, wiceprzewodniczącego zespołu smoleńskiego, pana Stanisława Piotrowicza. I witamy kolejnego posła, pana Bogdana Rzońca. Teraz już przechodząc
do meritum dzisiejszego spotkania. Prosimy o zabranie głosu panią dr Zuzannę Kurskiewicz. Szanowni Państwo, czy ja mogę siedzieć? Jeszcze raz dziękowałam, jeszcze raz podziękuję za zaproszenie na tą dzisiejszą uroczystość, na to dzisiejsze spotkanie i pozwólcie, Szanowni Państwo, że zacznę od jednej rzeczy. Z całego serca Wam zazdroszczę. Zazdroszczę Wam, że macie takiego duszpasterza. I chociaż to nie jest wesołe, to nie są wesołe słowa, to proszę mi wierzyć, taki duszpasterz to skarb. Skarb dla Was, ale przede wszystkim skarb dla Waszych dzieci. Skarb dla naszego młodego pokolenia. A wiem, co mówię, bo uczestniczę w rozlicznych mszach. Słyszałam różnorodne mowy księży i mam swoje własne na ten temat przemyślenia. Nie zawsze wesołe. Dlatego czułam się naprawdę jak nowonarodzony człowiek dzisiaj, podczas wygłaszanej homilii, kiedy zrozumiałam, że są wśród nas księża, którzy swoją wiarę przekuwają w życie, którzy niosą dalej przesłanie Jana Pawła II i Kościół w Polsce po śmierci Jana Pawła II się nie skończył, bo już takie nawet miałam własne przemyślenia. I przetrwa właśnie dzięki takim wielkim duchem ludziom jak ksiądz Waldemar. Szanowni Państwo, 12 kwietnia, czyli raptem 3 dni temu, zmarł, śmiem twierdzić, że ostatni żołnierz Stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość, ostatni z pokolenia żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, które powstało po 1945 roku, a właściwie przetrwało po 1945 roku, po to, by walczyć z Sowietami, najeźdźcami na polskiej ziemi. Pan Jerzy Woźniak. I ta jego śmierć, w związku z tym, że znałam bardzo dużo tych żołnierzy, ze względu na kontakty z nimi mojego męża, nieustające kontakty, znałam wielu z nich. Byłam świadkiem tego, jak odchodzili jedni po drugich. Wymierało to pokolenie. W związku ze śmiercią pana Jerzego Woźniaka, majora Jerzego Woźniaka, który ostatnie lata swojego życia spędził we Wrocławiu, zerknęłam do wypowiedzi jego udzielanych w ostatnich latach różnym ludziom, którzy odnaleźli go i którzy chcieli z nim rozmawiać. I przyniosłam Państwu fragmenty, przyniosłam ze sobą fragmenty tych wypowiedzi, po to, by je Państwu tutaj w dniu dzisiejszym przeczytać. To, co mówił pan Jerzy Woźniak, to w szkole całe moje pokolenie zaraziło się miłością do ojczyzny. Istotne jest to, że ojczyznę mieliśmy wolną, nową, niedługo po wojnie. Potem, już po wojnie, po zakończeniu wojny w 1945 roku, myśmy zdawali sobie sprawę, że walka z Sowietami jest beznadziejna, prowadzi donikąd. Trzeba było jednak nadal
bronić kraju. Dla nas ta wojna się nie skończyła. Major Jerzy Woźniak, zrzucony właściwie z powrotem w 1947 roku do kraju z misją przekazania informacji z Londynu do Polski, do 4. Komendy, spotkał się w Katowicach z szefem tej 4. Komendy, podpułkownikiem Cieplińskim. 4. Komenda Winu łącznie z podpułkownikiem Cieplińskim została zamordowana w 1952 roku, 1 marca. I ten dzień obchodzimy jako święto żołnierzy wyklętych, jako święto żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, bo tak o nich chyba powinniśmy mówić od 2 lat. Dzięki między innymi świętej pamięci prezydentowi i zabiegom mojego męża. A to, co dalej mówi major Woźniak. Od 1989 roku mamy niepodległą Polskę, ale to nie jest Polska naszych marzeń. Miałem dostęp do różnych dokumentów, bo major Woźniak po 1989 roku pełnił różne funkcje państwowe, między innymi podsekretarza stanu w Urzędzie do Spraw Kombatantów. Miałem dostęp do różnych dokumentów. Gdyby nie IPN, dziś wiele spraw leżałoby zapomnianych. Przez lata namówiono, że wolną Polskę wywalczył okrągły stół. To okropne. I dalej. Moje pokolenie kochało ojczyznę i ludzi, którzy ją dla nas wywalczyli. Stawialiśmy ich sobie za wzór. Moje pokolenie, pokolenie ludzi, którzy w latach 40. przegrali walkę o niepodległość, ma poważny żal do pokolenia naszych dzieci i wnuków, czyli do nas. Trudno nam zrozumieć, dlaczego po tym, gdy oni wygrali swoją walkę o wolność, nie wymierzyli sprawiedliwości naszym mordercom. I tyle major Woźniak, który odszedł od nas 3 dni temu, już na wieczną służbę. A ja, czytając te słowa, zaczęłam się zastanawiać nad tym ostatnim zdaniem. Dlaczego to nie wymierzyliśmy sprawiedliwości mordercom naszych bohaterów, bohaterów narodowych? I proszę Państwa, ja myślę, że dlatego, żebyśmy nie czuli z nimi żadnej więzi, że myśmy nie byli ich następcami, że nas w czasach PRL-u wychowano zupełnie w odcięciu od korzeni, od tych korzeni, od tych ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę. To jest coś niesamowitego, to jest smutna prawda, ale to jest prawda. Ile pracy trzeba będzie włożyć w to, ile pracy już włożono, jaką cenę trzeba zapłacić, byśmy zrozumieli, że jesteśmy Polakami i co to właściwie znaczy, by młodzi ludzie zrozumieli, że są Polakami i co to właściwie znaczy. Bo przecież w latach PRL-u społeczeństwo polskie swoich bohaterów nazywało bandytami, a bandytów sowieckich, czerwonych bandytów, przyniesionych na szablach czy karabinach Sowietów do naszego kraju, czciło jako bohaterów. Przecież nam zrobiono wodę z mózgu. I teraz po raz kolejny próbuje się robić to samo z powrotem. Proszę Państwa, teraz żyjemy w takich czasach, kiedy musimy wrócić, gdzieś tam zwrócić się w głąb siebie, w głąb własnej duszy czy sumienia, żeby odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania, które nas nurtują. A najlepiej
wyłączyć radio i telewizor w skupieniu i ciszy zadać sobie te podstawowe pytania. Proszę Państwa, jesteśmy narodem. Mówimy, że jesteśmy wielkim narodem. Na pewno jesteśmy wielkim narodem, bo nasz wkład w cywilizację europejską, a to tym samym w cywilizację światową, jest ogromny i niepodważalny. Naród to wspólnota ludzi wybrana przez opatrzność. Bo przecież nikt z nas tutaj na sali, albo prawie nikt, nie decydował sam z własnej woli, że urodził się Polakiem. Tak jak nie wybieramy sobie rodziców, tak nie wybieramy sobie ojczyzny, tą decyzję podejmuje za nas boska opatrzność. I oczywiście my mamy wolną wolę. Możemy na to wyrazić zgodę. Możemy do tego narodu z chęcią należeć. Ale możemy również wyjść i stanąć obok. Poza tą zbiorowością, poza tą narodową wspólnotą. Ja to rozumiem i potrafię uszanować. Potrafię zrozumieć, że manifest polityczny naszego premiera Donalda Tuska brzmi: polskość to nienormalność. Ja to jestem w stanie zrozumieć, że pisząc te słowa, pan premier Tusk wykluczył się sam z własnej nieprzymuszonej woli z wspólnoty zwanej narodem polskim. Ale nie zgodzę się na to i myślę, że jako naród, jako wspólnota złączona ze sobą różnymi więzami, w tym momencie również bardzo silnymi więzami emocjonalnymi, nie zgodzę się na to, by ten naród niszczył. Na to nie może być zgody. Po prostu nie. Jeżeli nie chce należeć, to niech stoi z boku, ale niech nie niszczy nas. Niech nie niszczy naszego poczucia dumy narodowej, niech nie niszczy naszej wiary katolickiej, niech nie niszczy naszych rodzin, naszych wartości, do których się ciągle musimy odwoływać, by być ludźmi, po prostu być ludźmi. Po to, by stanąć przed lustrem i popatrzeć sobie w oczy bez wstydu. Nie mogę też pojąć tego, że tak mało osób jest w stanie to zrozumieć. To, co ja mówię w tym momencie, w tej chwili, tak mało osób, tak mało ludzi,